Już wkrótce do 60 rodzin mieszkających w gminie Besko trafi nowy sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Rodziny, które zakwalifikowały się do właśnie rozpoczętego projektu Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego, z niecierpliwością czekają na obiecany sprzęt. Komputery najbardziej cieszą dzieci. Już nie mogę się doczekać, no ale pewnie będą musiały jeszcze chwilę. Co najmniej do lipca, no ale wakacje pewnie przy komputerze. Większość rodzin, które zakwalifikowały się do projektu Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego, sama nie byłaby w stanie kupić sobie profesjonalnego sprzętu wraz z oprogramowaniem. Dlatego tak cieszy ich ten projekt. Wreszcie projekt, z którego skorzystają ludzie tacy zwykli, biedni. No pewnie bez tego projektu, no to wielu z nas nie miałoby jeszcze długo internetu w domu czy komputera. Jest ciężko, niektóre rodziny nie stać na to. No, ale to jest dobry projekt i po prostu warto takie coś, nawet jakby była po prostu jakaś pomoc, to można było zainwestować w to. Chętnych do wzięcia udziału w projekcie Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego nie brakowało. Wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem rodziny, które zakwalifikowały się do niego, otrzymają bezpłatny dostęp do internetu przez najbliższych 5 lat. Jednak to nie jedyne korzyści, jakie wynikają z tego projektu. Przejdą przez szkolenia. Wbrew pozorom wiele osób w naszym kraju nie umie tak biegle posługiwać się komputerami. To bardziej dotyczy troszkę starszego pokolenia niż młodego. Młodzi oczywiście mają w szkole dużo zajęć. Natomiast spotkaliśmy się z takimi już sytuacjami, że szkolenia najwięcej korzyści przynosiły ludziom właśnie starszym, którzy bardzo chętnie się uczą, korzystają. Oprócz tego gmina, będą też należy założyć, że ten projekt, realizacja tego projektu przyniesie też pewne korzyści pośrednie, takie jak na przykład większy dostęp w ogóle do świata, do wszelakich informacji. Na przykład tego typu projekty pozwalają na zmniejszenie stopy bezrobocia i lokalnie, i troszeczkę globalnie nawet też. I ogólnie podnoszą jakby poziom takiego uspołecznienia się i lokalnych społeczeństw, i takich bardziej w skali globalnej. Wiadomo, że mieszkamy obecnie w świecie, który się dość mocno zglobalizował, i mieszkańcy gminy, między innymi gminy Besko, mają jeszcze więcej możliwości jakby wziąć udział w tym ogólnym globalnym procesie, zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym, że te projekty są w szczególności przeznaczone dla osób, tak zwanych osób, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, czyli takich osób, które z powodu na przykład swojego stanu majątkowego mogą nie mieć możliwości zakupienia sobie sygnału internetowego i komputera. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu są obowiązkowe dla wszystkich uczestników. Przeprowadzą je informatycy z miejscowego zespołu szkół. Naszym zamiarem jest, żeby całe społeczeństwo gminy w Besku miało wyrównane szanse rozwoju. Dostęp do internetu, co jest oczywiste, gwarantuje dostęp do informacji, dostęp do wielu różnych dogodności umożliwiających prawidłowy rozwój w społeczeństwie. Aby zakwalifikować się do projektu, rodziny musiały spełnić kilka warunków. Weryfikacja przebiegała w ten sposób, że osoby, które kwalifikowały się do pomocy społecznej bądź były objęte systemem wsparcia, świadczenia rodzinnych bądź stypendium socjalnym, kwalifikowały się do złożenia wniosku. Przystąpienie do projektów to zarówno spore wyzwanie dla władz gminy, jak i mieszkańców. Rodziny, które otrzymają sprzęt, muszą przez 5 lat właściwie korzystać z komputerów. Przez ten czas ich właścicielem jest gmina Besko. Później komputery staną się własnością uczestników projektu. Choć obawy przed przystąpieniem do eliminacji wykluczenia cyfrowego były, to władze jednak się zdecydowały. Naszym zamiarem jest, żeby całe społeczeństwo gminy w Besku miało wyrównane szanse rozwoju. Dostęp do internetu, co jest oczywiste, gwarantuje dostęp do informacji, dostęp do wielu różnych dogodności umożliwiających prawidłowy rozwój w społeczeństwie. Kolejnym atutem wynikającym z projektu jest także fakt, że cała gmina zostanie pokryta bezprzewodową siecią internetową. Dzięki niej szerokopasmowy internet trafi także do 4 jednostek podległych samorządowi lokalnemu. Chcemy w ramach projektu wyposażyć 4 świetlice młodzieżowe w sprzęt, nowy sprzęt komputerowy i też w dostęp do internetu. W każdej z tych 4 świetlic, a będą to 2 w Besku i 1 w sołectwie Poręby i sołectwie Mymoń, wszystkie te świetlice dostaną po 10 jednostek, po 10 komputerów, no i z dostępem do internetu.
Projekt Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego w gminie Besko jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Cały koszt wynosi blisko 2 900 000 zł. Gmina Besko dołoży do niego niewiele ponad 400 000 zł.